Niemcy zdecydowały o całkowitej rezygnacji z energetyki jądrowej, nie tylko zaprzestaniu budowy nowych reaktorów, ale także wyłączeniu wszystkich, które posiadają. I był to jedyny kraj na świecie, który podjął tak radykalną decyzję. Ona zbiegła się w czasie z wydarzeniami w Fukushimie i w mediach często ta decyzja była z tymi wydarzeniami kojarzona. Niemniej jednak musimy pamiętać, że zapadła w 3 tygodnie po położeniu pierwszej nitki Nord Streamu. I tak naprawdę to tutaj nie chodziło o trzęsienie ziemi, którego się Niemcy nie muszą obawiać, czy fal tsunami, tylko o to, że na walce o niemiecki rynek energii gaz zaczął wygrywać z energetyką jądrową. Język, którym mówili szefowie rządów w Brukseli 21 maja, był zupełnie inny niż ten, do któregośmy się przyzwyczaili. Mówiono tam o tym, że podstawowym celem Unii jest zapewnienie niskich cen energii dla przemysłu, po to, żeby przemysł europejski mógł być konkurencyjny i dla mieszkańców Europy. Już cele klimatyczne odeszły na plan drugi, chociaż oficjalnie nikt nie mówi o tym, że z nich się rezygnuje, ale komentatorzy, zarówno zwolennicy energetyki jądrowej czy węglowej, jak również zwolennicy tzw. źródeł odnawialnych, bardzo ostro ten szczyt energetyczny komentowali. Jedni i drudzy mówili o wywróceniu do góry nogami polityki klimatycznej. W ślad za tym poszły wypowiedzi komisarza Oettingera, który mówił, że myśląc o planach na rok 2030, pewnie nie byłoby już dobrym pomysłem zakładanie kolejnego 30-30-30, czyli 30% źródeł odnawialnych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30%, redukcja zapotrzebowania na energię 30%. To już nie są cele, które Komisji Europejskiej wydają się zasadne. Oettinger znowu mówił o tym, że przemysł europejski, żeby być konkurencyjny, musi mieć tanią energię, że odnawialne źródła to są źródła niestabilne, wymagają dużych inwestycji w systemy energetyczne, w szczególności w sieci przesyłowe, a zeszłotygodniowa wypowiedź Angeli Merkel jakby echem powtórzyła te argumenty, mówiąc o tym, że w tej chwili Niemcy muszą myśleć o tym, żeby energia była tańsza, żeby można było więcej zainwestować w sieci przesyłowe i nie obciążać tak bardzo kieszeni podatników.